Ktoś, kto jest odważny, wcale nie musi pchać się pod kopniaki. Dzisiaj czytamy, że Barnaba i Paweł, słysząc o tym, że się na nich tam banda wrogów szykuje, żeby ich upokorzyć, uciekli. Nie ma nic wstydliwego w ucieczce. Wcale nie trzeba się pchać pod noże. Ważny jest rozsądek i ważne jest posłuszeństwo, nie tyle takiej właśnie swojej jakiejś niedojrzałej chęci bezsensownej konfrontacji, ale ważne jest rozsądek i posłuszeństwo Bogu, który mówi: przydasz mi się bardziej w pełni twoich sił. Nie musisz jeszcze teraz umierać, nie musisz teraz włazić w sytuację niszczącej cię konfrontacji. Uciekaj. Uciekaj, żyj i wzrastaj. Ten fragment kończy się takim zdaniem, że uczniów przepełniało wesele, radość Ducha Świętego. Ucieczka nie musi być tchórzostwem, może być po prostu rozsądnym wyborem. Będziemy dużo słyszeć w najbliższych dniach o zesłaniu Ducha Świętego, dlatego że Pan Jezus odchodzi i zapowiada swoim uczniom, że pośle Ducha. I będzie bardzo wiele szczegółów, w których będzie mówił, jak to będzie wyglądało. Ale dzisiaj jest jedna bardzo ciekawa rzecz, która, przyznam, zawsze mnie bardzo jakoś tak intryguje. Zobaczcie, Pan Jezus mówi, że nie On sam pośle tego Ducha, tylko Ojciec Go pośle w Jego imieniu. I to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. To nie chodzi o to, że jest tam w niebie jakaś taka wielka firma i, że tak powiem, nie ogarniają trochę spraw, no i Pan Jezus mówi, no to Ojcze, to zrób to za mnie, bo tam za dużo jest. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Pan Jezus ma takie przekonanie, że cokolwiek On by zrobił, Ojciec zrobi tak samo. Że cokolwiek Ojciec by zrobił, to On zrobi tak samo. Oczywiście to polega na tym, że są jednym Bogiem. W sensie jest między nimi taka jedność. Ale bardzo mi się podoba takie to totalne zaufanie, że cokolwiek Ojciec zrobi, to na pewno zrobi tak, jak ja bym to zrobił. I kochani, tak mi się czasem myśli, że to jest taki znak cudownej miłości. To jest tak, jak żona naprawdę kocha swojego męża, zna go, ufa mu, doskonale wie, kim on jest, to może powiedzieć, cokolwiek powie mój mąż, ja się z tym zgadzam. W sensie na pewno powie tak, żeby to było tak, że ze mną będzie dokładnie tak samo. I to jest oczywiście możliwe tylko w prawdziwej miłości. To jest niemożliwe z ludźmi, których nie znamy. To jest niemożliwe tam, gdzie nie mamy między sobą zaufania i tak dalej. Ale czemu jeszcze Wam o tym mówię? To jest coś, co powinno być w Kościele. Oczywiście ja wiem, że to jest trudno, bo jest nas bardzo dużo, jesteśmy różni i też jesteśmy błądzący i grzeszni, to jasne. Ale myślę, że prawdziwą oznaką miłości w Kościele byłoby na przykład to, jeżeli Kościół coś mówi, to na pewno tak jest, bo ja Kościołowi ufam. I w drugą stronę tak samo, jakby między nami wierzącymi. I oczywiście, kochani, to nie chodzi o takie ślepe, bezrozumne tak traktowanie wszystkich ludzi, którzy są w Kościele. Ale jest coś pięknego w takim utożsamianiu się z ludźmi, których kocham. Musimy oczywiście używać rozumu, to jasne, nie jesteśmy Panem Jezusem i Bogiem Ojcem. Nie mamy między sobą takiej jakby i prawdy, i miłości, i ufności. Ale pomyślcie o czymś takim. Jakby, czy nam nie brakuje czegoś takiego w Kościele? Takiego prostego poczucia zaufania, że skoro szukamy Pana Boga, jasne, że z dozą tego jesteśmy grzeszni, słabi i tak dalej, i trzeba na to patrzeć, ale skoro jesteśmy razem, no to próbujmy sobie ufać. Może kiedyś dojdziemy do takiego stopnia, jak Pan Jezus i Jego Ojciec. Ale jest coś pięknego w tym. Cokolwiek On powie, to ja bym powiedział tak samo.